W sobotę na boisku Unii Sieradz Męka odbyła się pierwsza kolejka nowego sezonu klasy amatorskiej, a na początek zaplanowano trzy spotkania: KS Drzązna z Rudolf Sieradz FC, UKS Wiewiórczyn kontra Dycha Sieradz oraz FC Rangers z Duńska Wola z Płomień Zapusta. Na dzień przed sobotnim spotkaniem wiadomo było, że nie odbędzie się pierwszy zaplanowany mecz. Drużyna z Drząznej z powodu nieskompletowania składu zrezygnowała z przyjazdu na spotkanie, więc Rudolf zdobył 3 punkty bez walki. O 16:00 odbył się mecz pomiędzy UKS Wiewiórczyn a Dychą Sieradz. Od początku spotkania obie drużyny walczyły o piłkę, starały się kontrolować mecz. Wynik otworzył jednak Konrad Kin z UKS. W 24 minucie minął kapitana Dychy Jakuba Orzechowskiego i spokojnie zdobył bramkę. Do przerwy wynik się nie zmienił. Druga połowa należała całkowicie do zawodników trenera Adama Boreckiego. Prawdziwy koncert strzelecki urządził duet napastników z Wiewiórczyna, Konrad Kin i Seweryn Grzanka. Ten pierwszy strzelił jeszcze 3 gole i tym samym zakończył mecz z 4 bramkami. Z kolei jego klubowy kolega zdobył 2 bramki. Dycha odpowiedziała kontaktową bramką Rafała Mańczyka w 69 minucie. Jednak minutę później UKS Wiewiórczyn ustalił wynik spotkania na 6-1 i to pomarańczowi zostali nowym liderem klasy amatorskiej. Ostatni mecz miał odbyć się pomiędzy FC Rangers z Duńska Wola a Płomień Zapusta. Jednak drużyna ze Zduńskiej Woli nie przyjechała na mecz, a zespół z Zapusty zdobył 3 punkty bez walki. A tak wygląda tabela klasy amatorskiej po pierwszej kolejce. Następna kolejka odbędzie się w sobotę 13 lipca o godzinie 12 na stadionie przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu. FC Rangers z Duńska Wola podejmie czwórkę Sieradz, która pauzowała w pierwszej kolejce. O 14:00 Płomień Zapusta podejmie KS Drzązna, a drugą kolejkę zamknie mecz Dycha Sieradz kontra Rudolf Sieradz FC.